Panie prezesie, mamy kolejne połączenie grupy Orlen. Co oznacza dla spółki, dla całej grupy połączenie z PGNiG? Drodzy Państwo, to jest kolejny historyczny dzień, który przypadł nam w udziale dzisiaj. To jest wielka chwila dla całego koncernu, to jest zwieńczenie starań zarządu, rady nadzorczej, to jest zwieńczenie starań, które ma doprowadzić do tego, żeby koncern był jeszcze silniejszy, jeszcze mocniejszy, żeby ta ekspansja, którą czynimy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przyniosła rezultat, pozytywny rezultat nie tylko dla koncernu samego w siebie, ale dla całej polskiej gospodarki i gospodarki regionu. To jest wzmocnienie, które sprawi to, że będziemy bezpieczniejsi energetycznie, że będziemy w stanie jako jeszcze większy podmiot więcej na tym rynku ugrać, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, jeżeli chodzi o wszelkie inne kwestie zakupowe, stworzenie wielu innych synergii, które w tych trudnych czasach są niezbędne. A w jaki sposób odczują to klienci, odbiorcy produktów? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to, jak indywidualny odbiorca to odczuje, to oczywiście zwiększenie skali przedsiębiorstwa sprawi o to, że będzie lepsza siła zakupowa, że będą lepsze warunki kontraktowe. Zapewne, że wszystkie te elementy, które również będą związane z inwestycjami, będą tutaj takim czynnikiem, który będzie pchał rzeczy do przodu. To jest zamierzenie, które sobie stawiamy, to jest cel i te synergie, które przede wszystkim chcemy osiągnąć, to będą te elementy, które będą na pewno wpływać również na to, co będzie dla indywidualnych odbiorców istotne.